Akcja HE4SHE. Ogromne przedsięwzięcie organizowane przez ONZ z ramienia United Nations Women. I program rozpoczął się 20 września zeszłego roku i co ciekawe, jest to pierwsza tak wielka kampania tego rodzaju skierowana do takich odbiorców z ramienia ONZ-u, z ramienia tej organizacji. Program wzywa chłopców i mężczyzn na całym świecie do wspólnej walki, aby zakończyć utrzymywanie nierówności płci, z jakimi borykają się kobiety i dziewczęta na naszej planecie. No jak w pigułce, cały ten program skupia te wszystkie lęki, stereotypy, walki o równouprawnienie kobiet, które no, nie są nam obce również tutaj w Polsce. Ja oczywiście odsyłam zainteresowanych na stronę HE4SHE. Tam jest naprawdę mnóstwo bardzo ciekawych informacji o samej akcji, ale jest tam, odbyła się tam również zbiórka celowa pieniędzy na ten program. I są tam wyszczególnione bardzo ciekawe przykłady, na co dane kwoty mogą być przeznaczone w związku z walką o równouprawnienie kobiet. Online. Co to właśnie znaczy? Jak rozumieć te słowa? Jaka jest esencja tego hasła? Idea. Czy to hasło HE4SHE nie jest idealnym określeniem feminizmu z męskiego punktu widzenia? Co robi? Co ten HE może zrobić dla tej SHE po prostu? Przyglądałem się temu dość uważnie przez kilka tygodni i dostrzegam ciekawą rzecz, że walka z męską dominacją językową, to jest ciekawe w ogóle pojęcie, jest moim zdaniem podstawowym polem zmian i na tym polu uważam, że można uzyskać zasadniczy progres w tym naszym jakby codziennym życiu, kiedy no, ja po prostu spotkałem się z tym tak wielokrotnie i wszędzie po prostu, z tą właśnie męską dominacją językową, gdzie stoją tam i jeden mówi do drugiego fajna dupa, coś tam, no i masz po prostu wielkie oczy, ale chodzi o coś innego, żeby jakby poziom irytacji wewnętrznie był tak wielki, żeby zwrócić uwagę, powiedzieć, proszę się tak nie wyrażać, proszę pana. Tak jak mówimy, niech pan ustąpi miejsca starszej pani w tramwaju, w autobusie, proszę nie śmiecić tutaj, proszę wyrzucić do kosza. Rozumiecie państwo, żeby to było jakby elementem codziennego życia, żeby to jakby weszło w naszą skórę codzienności. No i kolejną sprawą oczywiście są no, te media. I ten właśnie ten codzienny rekord i ta męska dominacja językowa na poziomie debaty publicznej w bieżących wydarzeniach. To w debacie publicznej to jest, po prostu dochodzi do granic absurdu. Siedzi takich po prostu sześciu, nie jestem w stanie określić facetów, no, bo to dla mnie nie są synonimy męskości jakieś związane z honorem, z jakąś prawością. Siedzi takich po prostu żabulców sześciu. I tam coś tam bublają, bulgają, tak bulgoczą po prostu, takie beczki po prostu, bulgoczące beczki. Ale gdy tylko pojawiała się kobieta, gdy tylko pojawiała się ta SHE, moja właśnie upatrzona SHE, ten HE, ja sobie to tak sformatowałem górnie, gdy tylko pojawiała się SHE, ona przynosiła ze sobą wielką świeżość i takie programy, w których kobiety były gośćmi czy ekspertami, były o wiele bardziej ciekawsze, merytoryczne, nacechowane większą kulturą osobistą, większą kulturą rozmowy. Mało tego, te programy, w których zasiadali właśnie te żabulce bulgoczące, no, przestały po prostu mnie w pewnym momencie absolutnie interesować. I kiedy tylko widziałem taki program, że siedzi tam grupa panów, którzy po prostu oni wszyscy krążą, oni, no nie, miałem takie wrażenie po prostu w pewnym momencie, że oni wszyscy tylko krążą między tymi telewizjami, z jednego programu do drugiego i tylko tak się konfigurują, roszady się zmieniają. To po prostu wyłączałem taki program i uznawałem, że to kompletnie nic nie wnosi, że to jest nudne. No i zacząłem myśleć radykalnie o pewnych sprawach. I w ramach Solidarności postanowiłem absolutnie ignorować wszystkie programy, w których nie uczestniczą kobiety lub ich udział, moim zdaniem, jest niewystarczający. I nie odczułem tego absolutnie jako żadnej straty, wręcz jako ulgę. Idąc dalej,
postanowiłem nie kupować gazet, w których kierownictwie nie ma kobiet i nie słuchać audycji radiowych, w których nie są zaproszone kobiety. No i mój skromny udział może niewiele zmienia, ale trzeba zrozumieć skalę danego zjawiska. I te wszystkie różne przykłady uświadomiły mi odpowiedź na moje właśnie to zasadnicze pytanie. Co może zrobić he dla she? Przepraszam, że ta odpowiedź zabrzmi tak banalnie, ale cokolwiek. Cokolwiek. Jeśli tylko zrobi to wielu he i to robienie stanie się codziennym nawykiem, świat she może się powoli odmienić, przynajmniej w swoim najbliższym otoczeniu. I może ta grupa zainteresowanych, takich jak ja, która chce coś zrobić dla niej, jest nieliczna, ale jej siła jest znacząca. I współczesny feminista, współczesny he jest w stanie zrobić bardzo wiele. I wierzę, że to ma sens i przyniesie to zmianę. He for she.